Legionowo wyrasta na jeden z ważniejszych ośrodków tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Nie tylko dlatego, że tu bazę treningową będzie miała reprezentacja Grecji, ale przede wszystkim z powodu znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji Głównego Policyjnego Centrum Dowodzenia. We wtorek zostało ono oficjalnie otwarte przez ministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego policji. To jest chyba najlepsze miejsce, w którym możemy się spotkać na te symboliczne 100 dni przed Euro i rozmawiać o bezpieczeństwie turnieju. Bo to jest tak naprawdę centrum, to jest tak naprawdę serce całego policyjnego systemu zabezpieczenia turnieju. Centrum już działa. Policjanci, którzy będą je obsługiwać podczas finału Mistrzostw Europy, kończą szkolenie, a już w maju wszyscy mają być w pełnej gotowości. To tutaj będą odbywały się wszystkie decyzje, wszystkie wymiany informacji i koordynacja działań. Centrum będzie kierowało całą operacją zabezpieczenia, natomiast w miastach gospodarzach i w miastach przygranicznych, a także w Krakowie, czyli Kraków, Lublin i Rzeszów, będą realizowane podoperacje. Policjanci, których będą wspierali przedstawiciele Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei oraz Ministerstw Obrony Narodowej i Transportu, będą tu pracować na trzech zmianach przez 61 dni. Na każdej zmianie 95 osób, w tym 59 polskich policjantów. Większość z nich będą to funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji, którzy przechodzą specjalne szkolenie pod kątem przygotowania do realizacji zadań w ramach Centrum Dowodzenia Operacją. Pierwszy etap polegał na stażach odbywanych w sztabie Komendy Głównej Policji w związku z rozgrywkami ligowymi. Najpierw nasi policjanci uczestniczyli tam w charakterze obserwatorów, a następnie już realizowali konkretne zadania związane z operacją zabezpieczenia mniejszych imprez masowych. Drugi etap polegał na podobnych działaniach, ale podejmowanych w ramach struktur Komendy Stołecznej Policji. Trzeci etap, który ma na celu pogłębienie wiedzy i konkretnie przygotowanie naszych policjantek i policjantów do realizacji tych zadań, które będą realizowali w ramach już tutaj obsługi CDO. W skład Policyjnego Centrum Dowodzenia wchodzi też Centrum Wymiany Informacji. Będzie się ono zajmować przede wszystkim współpracą międzynarodową. Z polskimi policjantami będą tu pracować oficerowie służb z krajów, które biorą udział w Mistrzostwach Europy. To jest to miejsce, którego do tej pory w historii właściwie współpracy polskiej policji z innymi krajami jeszcze nie było, czyli takie miejsce, gdzie kilkudziesięciu oficerów z kilkunastu krajów siada razem i pracuje przez ponad miesiąc stale, tak? Dokładnie tak. Mieliśmy tutaj wizyty kolegów już z Austrii i z Holandii, którym się to naprawdę podobało. Koledzy z Austrii nawet powiedzieli, że ich sztab, takie centrum było rozproszone w trzech różnych budynkach w Wiedniu. Natomiast to pierwszy raz w historii, także chyba mistrzostw w piłce nożnej, że zbudowaliśmy taki budynek, takie centrum. Jak zapewnia komendant główny policji, funkcjonariusze pracujący w centrum i ci, którzy będą operować w miastach, gospodarze mistrzostw są przygotowani na praktycznie wszystkie możliwe warianty zagrożenia. Myślę, że najbardziej obawiamy się spraw związanych z transportem i logistyką, tak? Czyli jednak bardzo duże grupy osób, pojazdów, które będą w krótkim czasie potrzebowały przemieszczać się w określone miejsca. No i będziemy musieli tak udrażniać ruch, żeby zapewnić komfort tego przemieszczania się. Oczywiście liczymy na to, że kibice będą z nami współpracować. Budowa Policyjnego Centrum Dowodzenia kosztowała ponad 18,5 miliona złotych.